Zacznijmy od tego, że przygotowywałem się do tego live'a, przygotowywałem, po czym zasiadłem do książki, jeszcze raz do książki księdza Henry'ego Nouwena, Duchowość Fundraisingu, i totalnie wywrócił mi się sposób tego, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Bo miałem przygotowany pomysł, jak to opowiadać, jakie mamy strachy, dlaczego z nimi walczyć i tak dalej, ale u księdza Henry'ego wyczytałem coś innego, co tak naprawdę czułem gdzieś z tyłu głowy, ale nie wiedziałem, jak to zdefiniować. O co chodzi? Dlaczego my się boimy prosić o pieniądze? My jako ludzie, my jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, szeroko pojętych, czy też zgromadzeń kościołów, czy ludzi, z którymi po prostu pracuję, dlaczego my boimy się prosić o pieniądze? Ja też tak miałem, dlatego mówię my w formie zbiorczej. Problem główny, który mamy, to nie mamy przepracowanego stosunku do pieniędzy. Tak. Nie rozumiemy, czym są pieniądze, a jeżeli przychodzi taka konieczność proszenia o te pieniądze, to czujemy od razu jakiś taki dyskomfort, bo może my sobie nie radzimy, że musimy prosić o te pieniądze. Może musimy prosić o pieniądze innych ludzi, którym być może dobrze się w życiu wiedzie, o których mamy przekonanie, że oni są bogaci, że mają więcej niż my, ale my nie mamy w sobie takiej pewności, skąd oni mają te pieniądze, jak to się dzieje, że my musimy ich prosić, a oni nas nie muszą prosić. Więc o co chodzi? Jeżeli masz prosić o pieniądze, to jaki jest twój, drogi człowieku, który mnie słuchasz, stosunek do pieniędzy? Czy uważasz je za coś brudnego, tą mamonę biblijną, która nie służy niczemu? Czy uważasz ją, czyli te pieniądze, jako narzędzie do robienia czegoś dobrego? Henri Nouwen pisze o budowaniu Królestwa Bożego. Do czego my wykorzystujemy te pieniądze i jaki my mamy do nich stosunek? I jak wracam myślą 10 lat temu, kiedy zaczynałem zbierać pieniądze, będąc jeszcze studentem trzeciego, czy czwartego, czy nawet piątego roku, i miałem prosić bogatych ludzi o pieniądze, to się strasznie źle czułem. Dlaczego? Bo ja byłem studentem, a student z natury jest ubogi i mam prosić o pieniądze, a nawet duże pieniądze innych ludzi. A skąd oni mają te pieniądze? Skąd? I dlaczego oni mają, a ja nie mam, będąc zatrudnionym gdzieś w jednej, czy w drugiej, czy trzeciej organizacji, wiedziałem, że oni mają więcej. I to powodowało pewien taki dyskomfort u mnie, bo nie miałem tego stosunku do pieniędzy przepracowanego, czym są te pieniądze w życiu. I tym przede wszystkim chciałbym się z Tobą podzielić, tą drogą, którą przeszedłem, krok po kroku, bazując też na tym, co o jego Nouwena wyczytałem. Zacznijmy od początku. Jakie emocje wywołują u nas pieniądze? Po pierwsze, zazdrość. Ktoś inny ma, a ja nie mam. Moja organizacja nie ma, ktoś inny ma. I to przecież takie naturalne, że on powinien dać, bo my nie mamy, on ma. Taki socjalizm w najczystszej postaci, żeby wszystko wyrównać. Druga emocja, która nam się pojawia, kiedy myślimy o pieniądzach, to jest złość. Ja nie mam, on ma. I to jest niefajne. Jestem zły. Nawet podchodząc z wielką miłością do naszego potencjalnego darczyńcy, widzimy, że jest coś nie tak. Dlaczego proszenie o pieniądze automatycznie wywołuje w nas złość? Jeżeli masz w sobie taki objaw, to być może nie masz przepracowanego stosunku do pieniędzy. Być może problemem dla ciebie osobiście, drogi fundraiserze, czy osobo, która masz zbierać pieniądze, wyzwaniem jest to, że pieniądze w twoim życiu pełnią jakąś rolę, ale do końca nie wiesz jaką. Trochę się ich boisz, trochę byś chciała mieć. Ta obawa powoduje to, że nie masz takiej czystości intencji wewnętrznej, nawet na poziomie swoich wewnętrznych emocji, w proszeniu o pieniądze, bo w jaki sposób to cię ogranicza. Trzecia emocja, która nam się pojawia, to ten brak wolności. Bo dopiero w momencie, kiedy osiągniemy wolność w podejściu do pieniędzy, że pieniądze nie są celem,
tylko są pewnym narzędziem do tego, żeby robić kawałek świata lepszym, to ta wolność, która nam się pojawia, jest łatwiejsza i pozwala nam lepiej prosić o pieniądze, bo tylko propozycja, którą składa wolny człowiek wolnemu człowiekowi, propozycja fundraisingowa, czyli czy to dobry moment, żeby cię poprosić o zaangażowanie w mój projekt z całym twoim entuzjazmem, siłą, mocą i wszystkimi zdolnościami, jakie masz, to jest spotkanie człowieka i człowieka, poważnych, dorosłych i otwartych na siebie ludzi w wolności. I każda z tych stron może powiedzieć nie. I to jest kluczowe. Wolność w stosunku do pieniędzy, która pozwala nam spokojnie prosić o pieniądze. I to pytanie, czy to są uczciwie zarobione pieniądze? Czy nie idę do jakiegoś aferzysty, do kogoś, kto nieuczciwie zarobił? To jest też naturalny lęk, który się pojawia, jeżeli nie mamy przepracowanego stosunku do pieniędzy w sobie przede wszystkim. Drugim etapem, który musimy przejść, to jest przepracowanie stosunku do pieniędzy w naszej organizacji. Bo często zdarza się tak, przynajmniej z mojego doświadczenia, że organizacje robią swoje rzeczy, są przekonane, że robią wspaniałe, cudowne, świetne rzeczy, ale ten moment, kiedy musimy poprosić o te pieniądze, to jest taka konieczność, w której czujemy, że musimy się komuś usprawiedliwić. Musimy powiedzieć, że przepraszam, że proszę cię o te twoje pieniądze, bo coś tam, coś tam. To jest kwestia też podejścia do tego, czym jest nasza organizacja i co ona robi. W moim przekonaniu i to, co głoszę z pełnym przekonaniem, to nasz fundraising to jest taka pewna forma służby. To jest chyba najlepsze określenie, że my jako fundraiserzy służymy zarówno organizacjom, w których pracujemy, ale też ludziom, którym nasze organizacje pomagają, czy zwierzętom, czy kulturze, czy komukolwiek innemu, ale to jest przede wszystkim forma służby. Czyli my służymy, ale to jest integralna część naszej misji naszej organizacji, bo nasza organizacja powstała po coś, żeby komuś służyć. I wtedy, kiedy idę do kogokolwiek, prosząc go o pieniądze, zachęcając go do wsparcia, to nie powinienem przepraszać, usprawiedliwiać się, że potrzebujemy pieniędzy, tylko powiedzieć, że to jest moja misja i zachęcam cię, żebyśmy zmieniali świat razem. Co jest jeszcze ważne, co bardzo często nam się zdarza, to jest to, że nie mamy pełnego przekonania co do misji naszej organizacji, że nie zawsze, ze względu na różne problemy wewnętrzne, które zdarzają się w każdej organizacji, czy z logistyką, czy z terminowością, czy z czymkolwiek innym, oczywiście walczymy o to, żeby było ich jak najmniej, to brakuje nam czegoś takiego, że stanę, podniosę głowę i powiem, że wierzę w siebie i mam coś ważnego do zaoferowania tobie, potencjalny nasz darczyńco, czyli darczyńco przyszły. Że chcę cię zaprosić do czegoś, co robimy wspólnie, razem ze sobą. I to poczucie misji, którego potrzebujemy bardzo mocno, bo tak naprawdę misja nakręca wszystkie nasze działania fundraisingowe i misja mówi nam, że w ten, a nie inny sposób zmieniamy razem świat. I to misja i zaproszenie do wspólnego tworzenia czegoś, co robi nasza organizacja, jest kluczowe, żeby stanąć z podniesioną głową i powiedzieć: tak, chcę cię zaprosić do czegoś wspaniałego, cudownego, co zmienia razem świat. Kolejna obawa, która nam się pojawia, kiedy mamy prosić o pieniądze, jest bardzo prosta. Będę się czuł jak żebrak. Ja, jako żebrak, muszę pójść do kogoś, bo ja sobie nie radzę, bo moja organizacja sobie nie radzi, bo ja się źle czuję i muszę pójść i wyżerować to i to. Często tak, jak dzwonią do mnie różne organizacje, panie, bo mam już dość tego żebrania, bo się pan tym żebractwem zawodowo zajmuje i tak dalej.
No niestety tak to nie działa. Fundraising to jest wręcz przeciwieństwo żebractwa, bo żebractwo bazuje na emocjach i daj mi, bo ostatnio mi się źle wiodło. I daj mi dlatego, że ja jestem biedny w tym momencie. A fundraising to jest zaproszenie kogoś do współtworzenia, współorganizacji, współdzielenia naszej misji z innymi ludźmi. I to jest propozycja składana przez dorosłego, poważnego człowieka innym dorosłym, poważnym ludziom. Czyli, że wspólnie, razem zmienimy świat. Dlatego ja jako fundraiser zapraszam Ciebie swoją misją życiową, zapraszam Ciebie z Twoimi energią, środkami finansowymi, zapraszam Cię z Twoim potencjałem, który masz, Ty drogi człowieku, a każdy człowiek ma potencjał, do tego, żebyśmy razem, wspólnie zorganizowali ten dany konkretny projekt. Ta zmiana perspektywy, po pierwsze, kiedy ustalimy sobie, jaki jest nasz stosunek do pieniędzy i przepracujemy go troszkę sobie sami, a po drugie, że zapraszamy do współtworzenia czegoś cudownego, wspaniałego, genialnego, to powoduje, że jest nam łatwiej prosić o pieniądze innych. Bo dzięki temu, że stoimy w prawdzie wobec siebie, po drugie, stoimy w prawdzie wobec naszej organizacji, jaką mamy misję, wiemy, że ona gdzieś czasami może nie domagać, czegoś nie dostarczyliśmy na czas, z czymś się opóźniamy, gdzieś mamy tyły. Ale z drugiej strony wiemy, jakie są mocne strony, w jaki sposób zmieniamy świat, komu pomogliśmy, konkretne historie, konkretne przykłady, i dzięki temu możemy konkretne rzeczy zrobić i konkretnych ludzi zaprosić do współtworzenia naszej misji. Co ważne, pamiętaj o tym, że strach jest naturalną emocją, ona się po prostu u nas pojawia. Ja do dzisiaj czasami, jak mam poprosić o pieniądze, to czuję taki ścisk w żołądku. I większość z nas, tych, którzy mają prosić o pieniądze, wciąż to ma. Ja po kilku latach się do tego w miarę przyzwyczaiłem i w miarę sobie to uspokoiłem, ale nie chcę, żebyś przechodził tego samego, co ja, czy żebyś nie przechodziła tego samego, co ja. Dlatego bądź gotowy, że taka emocja jak strach się po prostu pojawi. Ale trzeba ją ułożyć w odpowiednim pudełeczku, zamknąć, schować. Dlaczego? Bo nie zdarzyło mi się. Dobrze, raz mi się zdarzyło, że kiedy poprosiłem o pieniądze, że ktoś zaczął na mnie krzyczeć. I niech pan idzie do miasta, a nie do mojej małej prywatnej firmy i tak dalej. I trzaśnięcie słuchawką, pomijam kilka mało przyjemnych wyrazów. We wszystkich innych wypadkach, a miałem tych prośb już kilkadziesiąt tysięcy, przypuszczam, reakcja jest tak, może, a najczęściej nie. Musimy być też przygotowani do tego, żeby słowo nie usłyszeć. Bo to jest najczęstsze słowo, które słyszymy my jako fundraiser. Nie albo milczenie. Bo ktoś nie podejmuje decyzji do tego, żeby się zaangażować i razem z nami zmienić świat. Widocznie źle go w ten sposób poprosiliśmy. Dlatego ten strach, który się pojawia, kiedy mamy prosić o pieniądze, on jest naturalny. Jak go zwalczyć? Przekonanie o swojej własnej misji, czyli moja motywacja. Dlaczego ja proszę o pieniądze? Organizacjom charytatywnym, z którymi współpracuję, jest łatwiej. Chociażby moje ulubione sławetne siostry dominikanki czy siostry zmartwychwstanki, które jeżeli nie zbiorą konkretnych pieniędzy, to stanie się tragedia. W przypadku Domu Chłopaków u Dominikanek, jeżeli siostry by nie zebrały do końca zeszłego roku konkretnej kwoty pieniędzy, żeby wybudować i przeprowadzić swoich podopiecznych, to oni by zostali rozwiezieni po całym województwie. I byłoby bardzo źle. Dlatego ta motywacja, która wypływała z tej sytuacji, którą siostry miały, spowodowała to, że one musiały zbierać te pieniądze. Nie było zastanawiania się, tego poprosić, tamtego poprosić, do tych iść, do tamtych nie iść. I to, co się wydarzyło na podsumowaniu, na otwarciu Domu Chłopaków, to że dziennikarze od lewej do prawej strony wspólnie zawiesili topory wojenne i wspólnie działali na rzecz Domu Chłopaków. To rzecz trochę taka niespotykana, ale dlaczego? Pewnie dlatego, że siostry miały w sobie tak dużą motywację, że one musiały to zrobić. Pracuję również z artystami i z artystami jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o motywację. Dlaczego? Artyści kształceni do tego, żeby upiększać świat swoimi działaniami, mają przekonanie i poczucie, że są takimi
wybitnymi jednostkami rozumiejącymi swoją kulturę, którą tworzą. I z tym się zgadzam jak najbardziej szanuję. Tylko, żeby artysta się gdzieś zaczepił i robił coś, miał podstawowe wynagrodzenie, to pracuje w jakiejś instytucji, z którą nie do końca jest przekonany, czy powinien tam pracować, wręcz czasami nienawidzi swojej pracy. I marzy o czymś wielkim. I powoduje to u niego frustrację, lęk, złość na siebie. Przecież ja do wielkich rzeczy jestem stworzony, a tu uczę w szkole, czy robię jakieś mniejsze czy większe rzeczy. I żeby wzbudzić tą motywację u artystów jest trochę trudniej, bo jeżeli oni nie zrobią czegoś więcej, to nic się nie stanie. Dostaną pensję jak co miesiąc. Ale wyzwaniem jest to, żeby znaleźć u sobie motywację do tego, żeby robić to, co my chcemy. Nasza organizacja, w której działamy, angażujemy się, żeby ta organizacja nasza tak zmieniała świat, że będzie mi łatwiej prosić o pieniądze. Bo artyści mają to do siebie, że boją się trochę prosić o pieniądze, o zaangażowanie innych, bo niby te podstawy ekonomiczne mają, socjalne. Chlebek z masełkiem zjedzą od czasu do czasu z pomidorkiem. Chcieliby żyć jak pączki w maśle, ale to nie działa, więc kwestia wewnętrznej motywacji, którą mamy w sobie. I przekonanie o tym, że nasza misja jest najważniejsza. I dlatego musimy wszystkim wszędzie i na wszystkie sposoby mówić o tym, co my robimy, w jaki sposób zmieniamy świat, w jaki sposób zmieniamy kulturę szeroko pojętą. Dzięki temu właśnie zapalamy nowych ludzi do tego, żeby razem z nami zmieniali świat na lepszy. Dlatego tak ważne jest to, że kiedy przystępujemy do proszenia o pieniądze, musimy mieć w sobie bardzo głęboką motywację i dzielić się nią z innymi. Ale co nas jeszcze może ograniczać? Nie radzę sobie. Ktoś może pomyśleć, że ja sobie po prostu nie radzę i dlatego proszę o pieniądze. No nie, tak to nie działa. Jeżeli prosisz o pieniądze, to zapraszasz kogoś do współtworzenia nowego świata, czegoś lepszego, a nie dlatego, że sobie nie radzisz. Jeżeli, i tu wychodzi ten problem z nieprzepracowaniem w sobie naszego stosunku do pieniędzy. Wciąż z tym mam problem, żeby właściwie ustawić jedno i drugie, i domyślam się, że to nie jest łatwe. Ale właśnie ten stosunek do pieniędzy i jak my traktujemy pieniądze, zarówno w naszym codziennym życiu, jak i w naszej organizacji, i te pieniądze, które dostaniemy, to jest kluczowe. Bo jest to, co u księdza Nuwena wyłapałem i już się nie mogę doczekać, aż książka wyjdzie, to jest to, że nie zdobędziesz dużych pieniędzy, kiedy o nie żebrasz. Bo jeżeli tylko żebramy o pieniądze, to ktokolwiek, kto miał do czynienia z biznesem, wie, że tak to nie działa. My, jako przedstawiciele szeroko pojętych organizacji pozarządowych, my sprzedajemy ideę. My nie żebramy o pieniądze na ideę, tylko my w jakiś sposób zachęcamy ludzi, składamy im propozycje do tego, żeby zaangażowali się finansowo w nasze działania. Czyli jeżeli chcesz zebrać duże pieniądze na misję twojej organizacji, na twoich podopiecznych, na twoich współbraci, tu akurat wielkie ukłony do księdza Pawła, który do nas właśnie dołączył i zbiera pieniądze dla swoich 50 współbraci, to podstawowa zasada: nie zbierzesz dużych pieniędzy, żebrając o nie. Duże pieniądze zbierzesz wtedy, kiedy składasz ludziom uczciwą propozycję współtworzenia twojej organizacji poprzez jej finansowanie. Wtedy, kiedy są jasne zasady, kiedy ty się nie wstydzisz, a on się też nie wstydzi dawać tobie pieniędzy, i wtedy jest po prostu dużo łatwiej. Kolejna obawa, która nam się gdzieś pojawia, to jest to, że ludzie mogą mnie nie zrozumieć, dlaczego ja proszę o pieniądze. Co więcej, nie wiem, jak poprosić, jak właściwie złożyć tą prośbę konkretnej osobie. Jak poprosić, bo tak się wstydzę, kryguję, co on sobie o mnie pomyśli. Po prostu poproś. Zadaj to złote pytanie fundraisingowe. Czy to dobry moment, żeby poprosić cię o wsparcie mojego projektu, mojej organizacji? Nie owijaj bawełny. Poproś, zadaj konkretne pytanie. I jak to kiedyś pracowałem z Zuzą ze Świdnicy,
nie myśl, co ten konkretny człowiek, do którego masz dzwonić z prośbą o pieniądze, sobie pomyśli. Po prostu zadzwoń i zadaj to pytanie. Zuza mówiła, że to bardzo otworzyło i bardzo jej ułatwiło funkcjonowanie, bo to jest też moje doświadczenie. Kiedy za dużo myślę, to zaczynam coraz bardziej bać się prosić o pieniądze. Trzeba wyciągnąć telefon, otworzyć Messengera i wysłać tą prośbę. Poczekać i zobaczyć, co się stanie. Co więcej, ktoś może żądać ode mnie wzajemności. Skoro ja kogoś poprosiłem, to on będzie mnie o coś innego prosił. Pamiętaj, że jesteś dorosłym człowiekiem. I zawsze możesz powiedzieć tak, i zawsze możesz powiedzieć nie. Oczywiście, jeżeli my kogoś prosimy, a potem ktoś nas o coś prosi, to jeżeli my chcemy to zrobić, to to zróbmy. Jeżeli nie, powiedzmy, że nie i powiedzmy, dlaczego odmawiamy tej prośby. Być może ta prośba jest zbyt inwazyjna na nas, być może ta prośba jest zbyt wymagająca też czasowo, angażująca nas na zbyt mocnym polu. Bądźmy poważnymi ludźmi i rozmawiajmy z ludźmi tak po prostu, jak dorośli ludzie. Wiem, że to jest dość optymistyczne założenie, ale jakieś musimy sobie na potrzeby naszej rozmowy dzisiaj przyjąć. Kolejna wątpliwość, która może być, to, że proszę o za dużo pieniędzy. To jest pewne wyzwanie, ale jeżeli poprosimy o za dużo pieniędzy, chociaż w Polsce zazwyczaj nie prosimy o konkretne kwoty, tylko za kwotę, którą uznasz za stosowną, albo nie będę ograniczał twojej hojności, drogi darczyńco, to składamy propozycję i czekamy na odpowiedź. Po prostu. Nie komplikujmy życia. Fundraising wbrew pozorom jest prosty. Moja definicja fundraisingu, którą właściwie też znalazłem potwierdzenie u Henri'ego Nouwena w jego książce, którą niedługo wydamy, to jest tak naprawdę, fundraising polega na kochaniu ludzi, okazywaniu im tego. Okej, możemy wstawić zamiast kocham ludzi, to lubię ludzi, ale zasada jest taka sama. Okazujmy dobro ludziom, którzy się angażują w nasze działania, a to do nas wróci. Dlaczego? Ponieważ jedna z podstawowych zasad mówi, hojność rodzi hojność. Jeżeli my obficie dajemy, to my też obficie otrzymamy. Tak po prostu. Wielokrotnie mi się to sprawdziło, przypuszczam, że tobie też. To są chyba najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć o lęku i o strachu, czyli pierwsze, nasz stosunek do pieniędzy, jaki mamy. Po drugie, czy my mamy naprawdę, wierzymy w naszą misję, w misję naszej organizacji i chcemy tą misją zapalać świat razem z innymi. No i trzecie, czy konkretna prośba proszę cię o wsparcie, jest dobra i wystarczająca. Na zakończenie głównej części, zanim jeszcze przyjdzie czas do pytań, na pytania, chciałem ciebie, drogi oglądający, poprosić o jedną rzecz, ponieważ kilkakrotnie odwoływałem się do księdza Henri'ego Nouwena, który właściwie przemodelował mój dzisiejszy live, kiedy czytałem sobie jeszcze raz tą książkę. Wydajmy ją już niebawem i wydajmy ją w modelu crowdfundingowym, duchowość fundraisingu. I chciałem cię poprosić o wsparcie w jej wydaniu, albo jeżeli już to zrobiłeś, to promocję, gdzie się da jak najszerzej. Został nam tydzień zbiórki, mamy ponad 20%, co wystarczy na opłacenie kosztów licencji, tłumaczenia i redakcji, a przed nami największy wydatek, czyli wydruk. To jest koszt około 3000, które musimy teraz zebrać. I chciałem cię poprosić o wsparcie, pomoc szeroką, jak się da, w wydaniu tej książki, bo ona jest na tyle mocna i istotna, że aż się wzruszyłem czytając ją dzisiaj jeszcze raz, przygotowując się do naszego dzisiejszego live'a. Więc jeżeli mogę cię o to prosić, to chciałem zapytać, czy to dobry moment, żeby poprosić cię o wsparcie. Link jest w komentarzu pod tym live'em. A teraz czas na wasze pytania. W jaki sposób mogę wam odpowiedzieć, czy macie jakiś strach przed proszeniem o pieniądze, co jest co was ogranicza? W jaki sposób mogę tobie pomóc? Paulina, dziękuję za twój komentarz, praktyczne rady. Mam wrażenie, że poruszam się trochę w obszarze bardziej teoretycznym niż praktycznym, ale jeżeli mogę coś doprecyzować, to jak najbardziej z przyjemnością skomentuję. Ok,
W każdym bądź razie praktyczne dla mnie, bo ja też się bałem i boję prosić o pieniądze, więc tak sobie radzę z tym strachem wciąż. Co mogę wam odpowiedzieć jeszcze? Jakie macie obawy, strachy, lęki? To jest właśnie to, co macie z tyłu głowy. To pytanie to jest niewypowiedziana myśl, którą macie z tyłu głowy. W jaki sposób sobie radzić? Może macie jakieś trudne sytuacje, w których źle się niekomfortowo poczuliście, może coś w tym kontekście mogę wam podpowiedzieć. Nie widzę, nie słyszę, nikt nic nie pisze. Dobrze, to dajmy sobie jeszcze pół minuty, chyba że ktoś pisze dłuższy komentarz, to niech napisze krótszy, żebym wiedział, że czekamy. I strasznie się cieszę, że mogłem się z wami trochę podzielić tym strachem, bo tak naprawdę pierwsza obawa, którą zazwyczaj trafiam, to jest jak my zbierzemy te pieniądze. A nawet nie. Pierwszy to jest, panie Szczepanie, a da się zebrać tyle pieniędzy? No właśnie, da się zebrać, tylko trzeba być odważnym. Pytanie od Karoliny. Czasem mam poczucie, że osoba, którą proszę, myśli, że chcę ją wykorzystać. Zależy mi nie na relacji, ale na pieniądzach od niej. A na czym ci zależy? Zadajmy to pierwsze pytanie. Po drugie, jeżeli. A skąd wynika to poczucie? Bo jeżeli to jest poczucie, czyli to jest twoje wrażenie, to moja pierwsza podstawowa rada, nie zakładaj, że ktoś ma takie poczucie. Zapytaj. Czasem warto wziąć po prostu winę, szeroko pojętą, na siebie. Widocznie mam poczucie, że źle przedstawiłem ci moją prośbę, moją organizację, moją kampanię i chciałbym zapytać, czy to jest zgodne, czy moje odczucie jest zgodne z twoim odczuciem, bo być może powiedziałem za dużo, powiedziałem za mało, może moja prośba jest niewłaściwa, a to jest jakby pierwsza ścieżka, czyli wzięcie trochę winy na siebie, bo jeżeli my zaczynamy prosić o pieniądze i źle sformułujemy komunikat, to jest moja wina, nie wina naszego odbiorcy. To jest kluczowy element. Druga ścieżka, którą możemy przyjąć w rozmowie z ludźmi, to jest zapytanie wprost. O co chodzi? Bo czuję, że coś jest nie tak. A trzecia ścieżka i trzeci pomysł, który chyba najlepiej działa, przynajmniej z mojego doświadczenia. Słuchaj, mówię tobie o tej akcji, którą prowadzimy, ze względu na to, że po pierwsze zajmuje mi całe moje myśli, cały mój czas i plułbym sobie w brodę, gdybym ci nie zaproponował zaangażowania w tą akcję. Oczywiście i ty, i ja jesteśmy poważnymi ludźmi, zawsze możesz powiedzieć nie, nasza relacja się nie zmieni, widocznie to nie jest jeszcze ten czas, albo znowu odwołam się do Henri'ego Nouwena, bo to było tak cudowne, jak to dzisiaj znalazłem. Być może twoje pieniądze są potrzebne gdzieś indziej i twoja odmowa jest powodowana tym, że jest widać wyższy plan, Bóg ma dla ciebie wyższy plan, że twoje pieniądze będą w innym miejscu lepiej działały. Tyle. Staniecie po prostu w prawdzie, w otwartości, w szczerości i powiem tak, u mnie to działa. Karolina, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, czy coś powinienem jeszcze więcej pociągnąć tematu? Nie widzę, nie słyszę. Na razie. Przede wszystkim znowu wracam do Zuzanny, która zazwyczaj bywa na moich live'ach, a nie wiem, czemu jej tu nie ma. Kiedyś, kiedy prowadziła swoją akcję zbiórkową na festiwal organowy w Świdnicy, zaczęła pod koniec akcji prosić ludzi, o których myślała, że nigdy ich o wsparcie nie poprosi. I komentarze, które najczęściej od nich usłyszała: jeju, nie wiedziałem, że robisz taką akcję, ale super, bardzo dziękuję, że mnie do niej zaprosiłaś, oczywiście wpłacam. To były najczęstsze komentarze od ludzi, o których myślała, że na pewno ich nie poprosi. Więc mniej myślenia, a więcej angażowania ludzi, więcej robienia fundraisingu. Okej, okay. Karolina pokiwała mi głową, że odpowiedziałem. Uff, udało się. Czy jeszcze jakieś pytanie?
Bo założyłem sobie, że nasz live zajmie dzisiaj pół godziny, 2 minuty dłużej trochę potrwał, ale 2 minuty na rozkręcenie się, więc tyle. Ostatnia szansa na pytanie. Nie widzę, nie słyszę. Dobrze, moi drodzy, bardzo dziękuję, że mogłem się z wami podzielić moimi doświadczeniami. Jeżeli uznajecie ten materiał za ważny, on za chwilę będzie opublikowany na naszym profilu. Podzielcie się nim z innymi. Jeżeli to, co tutaj gadałem i gadałem, niesie dla was wartość, może niesie wartość dla członków waszego zespołu, dla członków waszej organizacji, może ludzi, którzy nie wierzą w ten cały fundraising, że to jest w ogóle bzdurne żebractwo i tak dalej. Podzielcie się. Być może będzie przestrzeń do tego, żebyśmy pogadali w komentarzach pod tym wpisem. A swoją drogą jeszcze proszę o wsparcie przy duchowości fundraisingu, bo to jest tak genialna książka, że nie mogę się doczekać, aż ją wydamy, ale jeszcze brakuje nam trochę pieniędzy na te najbardziej podstawowe elementy. Będziemy kombinować. Ostatnia szansa na komentarze. Nie widzę, nie słyszę. Bardzo dziękuję. To niezwykle miło było do Was mówić i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Wielkie dzięki. Cześć!